Dla jednych legenda i niesamowity zawodnik. Dla większości zdrajca Polski i Volksdeutsch. Piłkarz, którego wielu porównywało do Pelego. Przed Państwem Ernest Wilimowski. Ezi urodził się 23 czerwca 1916 roku w Katowicach, będących wtedy na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Był synem niemieckiego żołnierza oraz Ślązaczki. Jego ojciec zginął na froncie wschodnim podczas I wojny światowej, a sam Ernest został w wieku 13 lat adoptowany przez drugiego męża swojej matki, od którego przejął nazwisko. W 1922 roku wschodni Górny Śląsk stał się częścią Polski i Ernest tym samym został obywatelem II Rzeczpospolitej. W domu w przeważającej części mówił po niemiecku, w szkole i publicznie czasami używał dialektu górnośląskiego. Jako obywatel Polski mówił o sobie Górnoślązak. Ernest był chudym, rudym chłopakiem z odstającymi uszami. Mierzył tylko 172 cm wzrostu, co jak na napastnika jest słabą wizytówką. Karierę zaczął w 1927 roku w niemieckim FC Katowice, a po upływie 7 lat już jako 17-latek zadebiutował w ruchu Hajduki Wielkie, dzisiejszym ruchu Chorzów. Ruch kupił go za 1000 zł, równowartość 10 pensji listonosza. Co ciekawe, Ernest miał 6 palców u prawej stopy, co według niego przenosiło mu szczęście na boisku. Ezi dało sobie znać jako kobieciarz. Z relacji świadków możemy się dowiedzieć, że prowadził wesołe życie. Wobec kobiet bywał bezczelny, zdawał sobie sprawę, że trudno było mu się oprzeć. Uwielbiał też hazard, w którym także odnosił sukcesy. Według wielu w dzisiejszych czasach byłby milionerem. Wilimowski lubił również jeździć na nartach, co zresztą świetnie mu wychodziło. Wyjazd na narty umożliwił mu spotkanie z przyszłym papieżem Karolem Wojtyłą. Do spotkania miało dojść jeszcze przed wojną w Nowym Targu. Jeździli razem trasami Beskidu Zachodniego. Byli wspólnie na pasterce w Nowym Targu. Ernest, jak i Karol Wojtyła świetnie radzili sobie na stoku. Spotkanie przyszłego papieża zrobiło na Wilimowskim niesamowite wrażenie. Przez lata wspominał o tym fakcie. Ezi był katolikiem i zawsze podkreślał swe przywiązanie do religii. Wilimowski był znany ze swojego wyśmiewania bramkarzy drużyny przeciwnej po zdobyciu gola. Mówiono o nim, że był to śmiech diabła. Prowokował do awantur. Śmiał się ironicznie i złośliwie. Wilimowski przeszedł do historii Mistrzostw Świata jako strzelec 4 bramek w meczu Brazylia-Polska podczas Mundialu 1938 we Francji, dzięki czemu przez 56 lat był rekordzistą pod względem strzelonych bramek w jednym meczu. Grał również na Śląska, gdzie w 6 meczach strzelił 7 bramek. Najczęstszym rywalem reprezentacji Śląska była reprezentacja Śląska Niemieckiego, których mecze nazywane były przez niemiecką prasę małymi meczami międzypaństwowymi. Razem z klubem zdobył 4 Mistrzostwa Polski. W 1934, 1935, 1936 i 1938 roku. 3 razy zdobył koronę Króla Strzelców. 21 maja 1939 roku pobił rekord pod względem liczby strzelonych bramek. W meczu ligowym z Union Turin Łódź strzelił aż 10 goli w wygranym meczu 12-1, co pozostaje do dziś niedoścignionym rekordem ekstraklasy. Łącznie dla ruchu rozegrał 86 meczów, w których zdobył aż 112 bramek. Ostatni sezon w Ekstraklasie przerwała II wojna światowa. Ernest podpisał Volksliste i wyjechał do Niemiec. Zaczął skakać po niemieckich klubach, wszędzie będąc wielką gwiazdą. W 1941 roku został powołany do reprezentacji III Rzeszy, w której zagrał 8 spotkań i strzelił 13 goli. W strzelaniu podczas wojny absolutnie nie ustępował Niemcom. W wieku 37 lat zasilił szeregi Kaiserslautern. W drużynie tej był prawdziwą gwiazdą zespołu. Strzelał więcej bramek niż reszta kolegów z drużyny razem wziętych. Największym klubowym sukcesem Ernesta Wilimowskiego z lat wojny było zdobycie Pucharu Niemiec w barwach TSV w 1942 roku. Największym klubowym sukcesem Ernesta Wilimowskiego z lat wojny było zdobycie Pucharu Niemiec w barwach TSV w 1942 roku oraz wyrównanie rekordu strzeleckiego w meczu przeciwko SS Sportgemeinschaft Strasbourg. TSV wygrał 15-1, a Wilimowski znów trafił 10-krotnie. Zakończył karierę w 1959 roku w wieku 42 lat. Potem zajął się trenowaniem, ale tylko na lokalnym podwórku. Podczas Mistrzostw Świata 1974 w RFN Wilimowski chciał spotkać się z piłkarzami reprezentacji Polski. Jednak służby SB odpowiedzialne za ochronę polskich piłkarzy nie dopuściły do tego spotkania, choć dobrze wiedziały, kim jest starszy mężczyzna. W całej swojej karierze strzelił 1175 bramek, w czym ustępuje tylko Pelemu i Franzowi Binderowi. W rozwoju kariery przeszkodziła mu wojna. Jednak czy na pewno przeszkodziła? Jakie wy macie zdanie na temat bez wątpienia jednego z najlepszych piłkarzy w historii?
Zapraszam Was do ocenienia filmu oraz obserwowania nas na Facebooku. Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia.